Witam Państwa bardzo serdecznie. Anna Mandrela, kanał Ryngraf. W niedzielę o godzinie 19 analizujemy kolejne rozdziały z książki Oni jego zdetronizowali. Zachęcam do tego, aby się dołączyć, aby subskrybować kanał, skomentować. Bardzo również dziękuję wszystkim, którzy wsparli finansowo mój kanał, jak i powstawanie książki. Dziękuję za wszystkie miłe słowa. Jestem Wam bardzo wdzięczna i będę się starać dalej rozwijać ten kanał. Będę bardzo wdzięczna. Startujemy dzisiaj z kolejnym rozdziałem, który jest tym razem krótki, więc oczywiście korciło mnie, żeby połączyć razem dwa rozdziały. Dwie osoby już zaproponowały, żeby gdy skończymy książkę, oni jego zdetronizowali, zabrać się za moją rozprawę doktorską. No tak, nie chciałam sama tego proponować, ale skoro taka propozycja padła, to może rzeczywiście później to zrobimy. A wkrótce też podam dokładną datę, ale proszę to śledzić. Będę pod koniec listopada. Pod koniec listopada będę w Łodzi. Chyba to będzie 25 listopada, ale dokładnie podam. I też w Łodzi będzie spotkanie na temat mojego doktoratu Thomisme Garrigou Lagrange'a wobec wizji filozoficznej Teilhard de Chardin, na co serdecznie też zapraszam. Dzisiejszy rozdział, chociaż jest krótki, to będzie kilka spraw, które być może dookoła należałoby przeanalizować, wytłumaczyć. Arcybiskup Lefebvre cytuje tam encyklikę Grzegorza XVI Mirari Vos. Ta encyklika ukazała się 15 sierpnia 1832 roku, czyli w święto maryjne. Ważny tutaj jest kontekst, ponieważ ta encyklika powstała jako odpowiedź na poglądy francuskiego księdza, który nazywał się Félicité Robert de la Mene. Później on zmienił swoje nazwisko, odrzucił de, więc tylko już był la Mene, a nie de la Mene. To de oznaczało pochodzenie szlacheckie, tak więc on nie chciał się sam do tego pochodzenia swojego szlacheckiego przyznawać. Był księdzem, który chciał wtłoczyć niejako poglądy rewolucji francuskiej do kościoła, chciał pogodzić kościół z rewolucją francuską i dlatego właśnie w czasopiśmie, które wydawał, L'Avenir, czyli Przyszłość, tam przedstawiał właśnie poglądy, o których trochę sobie już wcześniej mówiliśmy w poprzednich odcinkach. Ta encyklika to jest pierwsza encyklika papieża Grzegorza XVI. Później w odpowiedzi La Mene się z tą encykliką nie zgadzał. Następnie papież wystosował kolejną przeciwko niemu. Co ciekawe, również ten La Mene zmienił w swoim pokoju figurkę Najświętszej Marii Panny, usunął ją i wstawił figurę rewolucji francuskiej. Tak więc widzimy, jaki to mamy kontekst. I ten kontekst należy rozumieć, jeśli się będziemy zagłębiać w ten temat, temat wolności słowa między innymi. Ale trzeba znać ten kontekst, że w tamtym czasie to był inny kontekst niż dzisiaj, gdy mówimy o tym, że na przykład YouTube kasuje jakiś kanał i gdy nie mamy tej wolności słowa. Dzisiaj często usuwane są właśnie treści katolickie, właśnie treści prawdziwe, ale z drugiej strony też mamy dzisiaj bardzo duży chaos, ponieważ z jednej strony wszystko wolno, niektóre rzeczy YouTube usuwa, czy media głównego nurtu ich nie dopuszczają, ale z drugiej strony tych informacji jest tak wiele, że ludzie nie dają rady ich zweryfikować i mamy bardzo wiele nieprawdziwych informacji. I to, o czym jest dzisiejszy rozdział, to jest związane głębiej z takim prawem do prawdy. My mamy prawo do tego,
aby otrzymywać prawdziwe informacje. To też jest filozoficznie związane z samą teorią, koncepcją prawdy, z tym, czy człowiek może poznać prawdę, czy będzie żył właśnie w takim świecie sceptycyzmu, gdzie tej prawdy nie sposób rozpoznać. I rozdział dotyczy między innymi wolności słowa, wolności druku. I bardzo ciekawa jest ta encyklika pod tym względem. Przejdźmy już do naszego rozdziału. Jest to rozdział 11. Już 11 tydzień omawiamy to, a tych rozdziałów jest sporo, więc jeszcze kolejne miesiące z książką oni jego zdetronizowali. Mamy 34 rozdziały, więc jeszcze sporo przed nami, ale cieszę się, że się nie nudzicie. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji, jeśli tego nie zrobiliście. Rozdział 11. Wracamy już tutaj konkretnie do tekstu. Wystarczy pozostawić prawdzie i błędowi tę samą swobodę publicznego głoszenia, a z pewnością okaże się, że błąd będzie faworyzowany kosztem prawdy. Pierwszym aktem sprawiedliwości wobec dusz jest ułatwianie im dostępu do prawdy i chronienie ich przed błędem. Mamy tutaj niejako, gdy mówimy o tej wolności słowa, to wszystko też należy umieścić w konkretnym kontekście. Tutaj mieliśmy kontekst, gdzie Kościół katolicki niejako był jeszcze tym autorytetem, chociażby istniał indeks ksiąg zakazanych, było jasno mówione, co wolno, a co nie wolno. Jasno było mówione, co nie przejdzie na przykład w prasie katolickiej. Ci, którzy byli zwolennikami wolności słowa, to w dużej mierze były również środowiska związane z masonerią, czy to już właśnie te idee rewolucji francuskiej. I papieże obawiali się, że właśnie taka wolność słowa w konsekwencji może doprowadzić do takiego terroru, jaki nastał chociażby w krajach później komunistycznych, gdzie mamy cenzurę, w której jedynie mamy do czynienia z propagandą, czyli z nieprawdziwymi teoriami, jest walka z religią, a właśnie głoszenie religii czy pewne teksty mamy z tym ograniczenie, tak jak to było z cenzurą za czasów PRL-u. A teraz mamy taką sytuację, że też niby z jednej strony wolno wszystko, jesteśmy najróżniejszymi informacjami bombardowani, ale przez to, że tak jesteśmy bombardowani, to często tej prawdziwej informacji nie potrafimy odnaleźć. Media głównego nurtu manipulują, zaciemniają sprawę i już często ludzie sami nie wiedzą, co jest prawdą, mają takie poczucie upadku tych autorytetów, są bardzo zagubieni. Dlatego taki właśnie był postulat, że mamy dbać przede wszystkim o prawdę, nie o jakąś tam wolność ponad wszystko, tylko o prawdę, o prawo właśnie do poznania tej prawdy, rzeczywiście rozeznania, która informacja jest prawdziwa. Dzisiaj może się nam to wydawać być może mało realne, może dziwne, ale do tego powinniśmy dążyć, bo inaczej bardzo się pogubimy. I to ułatwianie duszom dostępu do prawdy, pisze dalej arcybiskup, jest również dla tych dusz pierwszym aktem miłości. Czyńmy prawdę w miłości. Utrzymywanie równowagi pomiędzy wszystkimi opiniami, tolerowanie wszystkich zachowań, moralny i religijny pluralizm są cechami, które charakteryzują społeczeństwo w stanie rozkładu, o którym marzyła masoneria. Więc jesteśmy w stanie rozkładu, jesteśmy już tym społeczeństwem w stanie rozkładu, gdzie właściwie wszystko jest
tolerowane. Każde zachowanie, każda najbardziej obrazoburcza myśl. I właśnie przeciwko czemuś takiemu walczyli papieże w tych encyklikach, bo ktoś może powiedzieć, że o, oni tutaj nie chcieli wolności słowa, ale jaką wolność słowa my mamy dzisiaj właśnie w tym takim niby liberalnym społeczeństwie, jeśli nie umiemy zweryfikować nawet, która informacja jest prawdziwa, jeśli fałszowanie ważnych informacji nie jest w żaden sposób karane i jeśli rzeczywiście będzie się ten stan dalej powtarzał, no to będzie to z wielką szkodą dla społeczeństwa, jak to już widzimy i teraz. Nawiązuje tutaj jeszcze autor do encykliki Leona XIII, Libertas, którą już wcześniej kilka razy omawialiśmy. Dozwólcie każdemu z nieograniczoną swobodą mówić i pisać, a nie pozostanie nic świętego i nienaruszonego. Nie oszczędzam nawet owych największych i niewzruszonych zasad natury, które uważać należy za wspólne, a zatem najszlachetniejsze dziedzictwo rodzaju ludzkiego. Tak więc po stopniowym przesłanianiu prawdy cieniami, co często się zdarza, zapanują z łatwością najróżniejsze i najbardziej szkodliwe błędy. Nawiązując do jeszcze tej encykliki Grzegorza XVI, Mirari Vos, pisze następnie arcybiskup Lefebvre, że właśnie ta encyklika demaskuje taką liberalną pseudozasadę kompensacji. Cóż to jest ta zasada kompensacji, która zapewne dzisiaj panuje? Otóż ta zasada kompensacji mówi o tym, że prawdę należy zrównoważyć z błędem, a błąd z prawdą. Prawdę równoważyć z błędem, a błąd z prawdą. I chyba dzisiaj jest to bardzo powszechne. Ta idea jest właśnie, zauważa arcybiskup, naczelnym hasłem tych, którzy chcą się zwać liberalnymi katolikami. Oni to właśnie chcą równoważyć prawdę z błędem, a błąd z prawdą. Oni nie cierpią jasnej i prostej afirmacji prawdy i oczekują, by natychmiast była równoważona przez przeciwne jej opinie. I na odwrót. Sądzą, że nie ma powodów do krytykowania swobodnego rozprzestrzeniania błędów, byle tylko prawda mogła być głoszona choćby cichym głosem. Czyli takie myślenie, że nieważne ile kłamstw, prawda i tak się przebije, co jednak jest iluzją, jeśli duże pieniądze pójdą na sianie niefałszywych informacji, no a ktoś sobie po cichutku w internecie będzie mówił prawdę, może do grupy ludzi to dojdzie, ale do jak wielkiej? Jeszcze raz się nad tym zastanówmy. Oni nie cierpią jasnej i prostej afirmacji prawdy. Oczekują natychmiast, by była równoważona przez przeciwne jej opinie. Tak się dzisiaj mówi, że trzeba jedne i drugie strony przedstawiać, być może nawet jako prawdziwe, żeby być, jak to się dzisiaj niby mówi, obiektywnym, no ale tak się nie da. Tutaj polecam mój program o zasadzie niesprzeczności. Dwie sprzeczne ze sobą teorie, dwa sprzeczne ze sobą zdania, no one nie mogą być zarazem prawdziwe. Albo jedno będzie prawdziwe, albo drugie. Zachęcam Was tutaj do refleksji, do pozostawienia komentarzy, do tego, by jeśli sięgniecie po ten rozdział, to rzeczywiście to przeanalizować. Co by się musiało stać, no, żebyśmy dzisiaj mogli mieć ten dostęp do
Do prawdy. Tutaj jeszcze w odniesieniu do tej mojej rozprawy doktorskiej Tomizm Garrigou Lagrange'a wobec wizji filozoficznej Teilharda de Chardin, to jeszcze dodam, że co jest ciekawe, no to właśnie po śmierci Garrigou Lagrange'a kilka lat później papież zniósł indeks ksiąg zakazanych. To też jest ciekawe, też jest znak takich naszych czasów, że Kościół dzisiaj niczego nie zakazuje. No może czasami jeszcze coś się zdarzy, ale mamy to takie wielkie, wielkie zagubienie, jeśli każdego właśnie na synodzie zaprasza się do dyskusji, do głosu, do wyrażenia swojej opinii. Czy tu będzie jeszcze miejsce na taką niezmienną naukę i naprawdę. No a co wy myślicie? Dajcie mi proszę znać. Jeszcze raz wam dziękuję za to, że jesteście, za to, że słuchacie. Zachęcam, żeby śledzić ten kanał, żeby kliknąć kciuki w górę. Do zobaczenia za tydzień o godzinie 19:00.